Dzień dobry Państwu. Witam Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika Prawo Drogowe News. Witam na kolejnej debacie w cyklu Dyskusja na Ratuszowej. Dzisiejsza debata poświęcona jeździe z osobą towarzyszącą. Organizatorami jak zawsze Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, Tygodnik Prawo, redakcja Tygodnika Prawo Drogowe News i redakcja portalu El Instruktor. Mamy pewne trudności i nie wszyscy jeszcze w tej chwili się połączyli, dlatego że u nas w Warszawie niestety, ale była duża burza, która unieruchomiła samochody, ale również technikę troszeczkę utrudniła. Do dyskusji dzisiaj zaprosiliśmy panelistów, których wymienię w porządku zaplanowanych wystąpień. Właśnie dlatego wskazuję, że zaplanowanych, bo te plany niestety pierwotne mogą się zmienić. Zaprosiliśmy profesora doktora habilitowanego inżyniera Marcina Ślęzaka, dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego. Zaprosiliśmy pana Macieja Wrońskiego, prawnika, prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Zaprosiliśmy pana profesora doktora habilitowanego Adama Tarnowskiego, psychologa transportu, który pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaprosiliśmy panią Sylwię Kolendę, instruktora nauki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wielkopolskim. Dzień dobry, zaprosiliśmy pana Bogdana Sarnę, którego nie widzimy, ale łączył się z nami, instruktora nauki jazdy, właściciela ośrodka szkolenia Szkoły Motocyklowej Sarbo w Warszawie. Zaprosiliśmy pana Jacka Mnicha, eksperta BRD, byłego naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, z siedzibą w Radomiu. Zaprosiliśmy pana Tomasza Matuszewskiego, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminatora, byłego instruktora nauki jazdy. Witam państwa wszystkich. Zaprosiliśmy również pana Adama Klejne, zastępca kierownika Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych, egzaminatora nadzorującego WORD w Warszawie, ale niestety nie będzie pana Adama, ponieważ będzie dzisiaj szczepiony i to pod Warszawą nie dojedzie. I tu właśnie przy tej okazji powiem, że te wypowiedzi, które tak jak pana Adama, które zaplanowaliśmy, my nagramy je w terminie późniejszym i będą dostępne w naszych portalach do dyskusji jako źródło informacji, która może podlegać każdą dyskusję. Nasze spotkanie oczywiście jest transmitowane, zachęcamy do pytań. Jeżeli nawet nie odpowiemy na wszystkie pytania, bo tak się może zdarzyć, czas jest nieubłagany, to odpowiemy później w ramach publikacji, które dostępne są na łamach obydwu naszych tytułów. Bloki tematyczne podzieliliśmy tak, że wstęp do i wprowadzenie do tematu miał nam przedstawić pan profesor Marcin Ślęzak. Niestety stał długo w korku i teraz jest problem z połączeniem, jest nadal niepołączony. Drugim blokiem tematycznym miał być blok tak ogólnie nazwany historyczny. W tym bloku właśnie pan Adam Klejna miał powiedzieć o doświadczeniach lat 60., kiedy to jego ojciec zgodnie z obowiązującym wówczas prawem uczył go nauki jazdy i w ogóle szkolenie całe mu przeprowadził. Wówczas to prawo dopuszczało. Nie mamy ani materiału, nie dostaliśmy, ani nie ma pana Klejny. Tak jak powiedziałam, opublikujemy ten tekst. W związku z powyższym pozwolę sobie z całą przyjemnością poprosić pana Macieja Wrońskiego, żeby o swoich doświadczeniach i swoje opinie w zakresie tego tematu i w zakresie tego bloku tematycznego nam przedstawił. Bardzo proszę pana Macieja Wrońskiego. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że jestem słyszalny. Prosiłbym o potwierdzenie. Okej. Tak. Szanowni państwo, no tak się czuję trochę dziwnie, ponieważ tutaj osoby tak jak chociażby pan profesor Ślęzak miał wprowadzić nas do tematu. Myślałem, że tylko jako weteran, prawda, wypowiem się o tym, co było planowane przed lat, no już ponad 20, czyli podejrzewam, że część naszych słuchaczy, oglądaczy na Facebooku, no to wtedy jeszcze
nie miała doświadczeń zawodowych związanych z ruchem drogowym, z transporcie. No ale dobrze, złapmy byka za rogi. Powiem szczerze, że sam temat dał mi sporo radości, bo zmusił mnie do przeszukania swoich archiwów w postaci różnych tam dokumentów sprzed lat, właśnie tak jak powiedziałem, ponad 20. Znalazłem troszeczkę tych dokumentów. Między innymi mam przed sobą w tym momencie projekt ustawy o kierujących pojazdami z 21 stycznia 2002 roku, czyli to już jest dosyć odległy okres czasu, który powstał w Sekretariacie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Został zaakceptowany przez kierownictwo resortu infrastruktury, przez samą Krajową Radę i dalej był procedowany. I może w ogóle skąd się wziął w tym wszystkim sekretariat, skąd się wzięło wiele pomysłów, które było umieszczone w tym projekcie. Może od tego zacznijmy. Otóż w latach 90. myślę, że trafiliśmy w taki ślepy po prostu zaułek. Wszelkie dyskusje, które toczyły się na temat szkolenia kandydatów na kierowców, koncentrowały się wokół, zgadnijcie czego, no pytań egzaminacyjnych, prawda? Aktywność resortu była związana z pytaniami egzaminacyjnymi. Ja nie chcę wchodzić w przyczyny tego stanu rzeczy. Teraz tylko mogę się uśmiechnąć, no bo to już jest historia. Natomiast sam proces szkolenia i egzaminowania, no odbywało się bardzo wiele narad. I wiecie, co na tych naradach było? No były dyskusje, prawda, czy pachołek powinien być na linii, przed linią, czy za linią. Budziło to niesamowite emocje, szanowni państwo. Dyskusje trwały godzinami, panowie się kłócili, prawda? Autorytety się wypowiadały na temat tego, gdzie powinien ten słupek stać, a tak naprawdę poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, liczba ofiar i wszystko to wskazywało, że jest to jedna wielka ścieżka niepowodzenia. To było bardzo ciężko zmienić. Ja powiem szczerze, że zawodowo też pracowałem w Departamencie wtedy Administracji Ruchu Lądowego. W którymś momencie zauważyłem, że tutaj jest sufit, prawda, że nic się nie da zrobić. W związku z tym skorzystałem z propozycji Andrzeja Grzegorczyka, wieloletniego szefa Sekretariatu Krajowej Rady BRD. Skorzystałem z propozycji także Banku Światowego, przeniosłem się do sekretariatu i właściwie wtedy wspólnie z Andrzejem Grzegorczykiem stwierdziliśmy, że trzeba wykorzystać ten moment, że ówczesne kierownictwo resortu, a nie tylko resortu, bo także ówczesny premier i wicepremierzy bardzo mocno stawiali na działalność Krajowej Rady i postanowiliśmy troszeczkę w tym wszystkim zamieszać. To oczywiście niekoniecznie mogło się podobać, no bo wykroczyliśmy sporo poza te dyskusje o pytaniach egzaminacyjnych, o liniach, prawda, czy mają być cienkie, czy grube, gdzie mają być te pachołki i tak dalej, tylko było tam parę osób, które no mąciło, prawda, i zdaniem niektórych niepotrzebnie jest dobrze, prawda, wtrącało się, chciało zmieniać. Nie ukrywam, że bardzo dużo skorzystaliśmy po prostu z doświadczeń ekspertów z Banku Światowego, z wizyt studialnych, które w tym czasie odbywaliśmy w innych państwach. Gościliśmy także tych ekspertów w Polsce. Dyskutowaliśmy na ten temat, co można zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo, na co zwrócić uwagę. I wyszło nam na to, że ten obszar uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami jest tak naprawdę obszarem kluczowym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystko inne jest jak gdyby wtórne, jest oczywiście koniecznym elementem, no bo cóż z tego, że na przykład mamy świetny system uzyskiwania uprawnień, dajemy kierowcę, który jest świetnie przygotowany, ma prawidłowe nawyki, ale później uczestnicząc w ruchu drogowym, nie mając tych bodźców na zasadzie nieuchronności kary za niewłaściwe zachowanie, mając przykład ze strony innych kierowców, którzy pukają się w głowie, co to za ciamajda, prawda, dlaczego on nie zmienia ruchu, dlaczego on tak jedzie spokojnie, dlaczego on tarasuje drogę, jeżdżąc z określoną dopuszczalną prędkością, to wszystko później powoduje demoralizację tego kierowcy, zmianę tych pierwotnych nawyków, nie są one utrwalane, no i mamy to, co mamy. Także wszystkie inne elementy oczywiście systemu też są istotne, natomiast ważny jest ten pierwszy krok. Zgodnie z tym, prawda, nie będę już tutaj przysłów mówił. I teraz
te nasze działania no, wzbudziły takie kontrowersje. Ja przypominam sobie, ile tam donosów, prawda, protestów, dlaczego sekretariat Krajowej Rady się w ogóle wtrąca w to zagadnienie. Przecież tu są tacy świetni specjaliści, którzy tam w tych latach 90. o tych słupkach dyskutują i tak dalej, i tak dalej. No na całe szczęście spotkaliśmy na swojej drodze także w Polsce ludzi dobrej woli, którzy chcieli nam po prostu pomóc w reformie. Też chciałbym tutaj podziękować Instytutowi Transportu Samochodowego w Warszawie, z którym w tym momencie nawiązaliśmy bardzo mocną współpracę. No i tak naprawdę zabraliśmy się do takich założeń reformy systemu uzyskiwania uprawnień. W jej efekcie powstał pierwszy projekt ustawy o kierujących pojazdami. Ten projekt ustawy o kierujących pojazdami, on był później jeszcze wielokrotnie zmieniany na skutek chociażby tutaj rozmów ze środowiskiem instruktorów, egzaminatorów, lekarzy, psychologów, naukowców. Natomiast ja chciałbym Państwu w skrócie przedstawić jeden z elementów, na jaki w tym momencie stawialiśmy, czyli wprowadzenie fakultatywnego elementu, nie obligatoryjnego, nie obowiązkowego, tylko dla tych, co chcą poświęcić troszeczkę więcej czasu na przygotowanie się do ruchu drogowym, czyli tak zwany kurs rozszerzony obejmujący jazdę z osobą towarzyszącą. I teraz założenie było takie, że w tym kursie rozszerzonym mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok, osiągnęły 16 lat, czyli w sumie 2 lata wcześniej niż ten wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Taka osoba młoda miała uczestniczyć we wszystkich prawem przewidzianych zajęciach. Wtedy także też powstał taki zapis, że wprawdzie pensum jest ileś tam godzin, niemniej jednak ośrodek ma prawo zwiększyć tą liczbę godzin, jeżeli uzna, że one są po prostu, te zajęcia niewystarczające. I po ukończeniu szkolenia miał zostać przeprowadzony egzamin wewnętrzny i ten egzamin wewnętrzny stanowił taką przepustkę pieszą do jazdy w trybie osoby towarzyszącej. No oczywiście, żeby mówić o jeździe towarzyszącej, to musi być ktoś, kto będzie towarzyszył. I tutaj w ramach tego szkolenia no, przewidywaliśmy także szkolenie tych osób, które miały towarzyszyć. Ale najpierw może, jakie były wymagania w stosunku do tych osób. Ja tutaj sobie po prostu ściągnę do ściągawki, no bo wiecie, czas mija, nie wszystko człowiek dokładnie pamięta. I generalnie rzecz biorąc, osobą towarzyszącą miała być według tamtejszych założeń osoba w wieku od 28 do 65 lat. Musiała być ona pozostawać z osobą ubiegającą się o prawo jazdy kategorii B w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa o stopniu nie większym niż 2, czyli na zasadzie ojciec z córką, dziadek z wnukiem, wujek z siostrzeńcem, no bo chodzi tutaj o te węzły, prawda, pokrewieństwa. Teraz ta osoba nie mogła być karana prawomocnym orzeczeniem sądu za czyn stanowiony przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. To jest orzeczenie sądu, czyli jeżeli był nawet jakiś mandat, no to w tym momencie nie byłby brany pod uwagę, natomiast orzeczenie sądu już tak. Ta osoba powinna mieć w sposób udokumentowany być posiadaczem pojazdu samochodowego przez okres co najmniej 5 lat. Musiała posiadać prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 5 lat. No i powinna ukończyć te zajęcia przeznaczone dla osoby towarzyszącej w ośrodku szkolenia. No i na samym końcu powinna otrzymać od ośrodka szkolenia zaświadczenie, że przeszła takie zajęcia. I teraz, jeżeli mamy tego kandydata na kierowcę, ukończył on szkolenie, zdał z wynikiem pozytywnym egzamin wewnętrzny. Tutaj na marginesie w późniejszych projektach to ewaluowało, no bo była mowa w jednym z projektów o egzaminie
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego egzaminie z części teoretycznej szkolenia. Tam pojawiały się także postulaty, żeby był także egzamin, no ale w gruncie rzeczy jak już byłby egzamin, no to praktycznie rzecz biorąc mamy takie quasi prawo jazdy. Nie wiem, trudno mi ocenić teraz z perspektywy lat, czy to był dobry pomysł, czy też nie. Natomiast tak naprawdę można było już zacząć te jazdy z osobą towarzyszącą. No tutaj ustawa zakładała, że powinny one trwać co najmniej rok czasu. W trakcie tego okresu były przewidziane dodatkowe zajęcia konsultacyjne z ośrodkiem szkolenia kierowców dla osoby towarzyszącej, gdzie można było po prostu porozmawiać o problemach, prawda, co nie wychodzi, co wychodzi, co jest złe, co jest niedobre, w jaki sposób się zachowywać, na co zwrócić szczególną uwagę. No i były także wymagania dotyczące samego pojazdu. Ten pojazd miał być oznaczony taką zieloną tablicą z literą L. Powinien być on wyposażony w hamulec awaryjny dostępny z miejsca pasażera. Wiemy, że we współczesnych pojazdach ten hamulec awaryjny czasami jest w bardzo różnych miejscach. No wtedy jeszcze było to, kiedy głównie była ta dźwignia, prawda, na środku, ale pojawiały się już pierwsze hamulce uruchamiane po prostu elektrycznie za pomocą przycisku. Miały być one tutaj dostępne. Miały być, z tego co sobie przypominam, dodatkowe ewentualnie lusterka zwiększające pole obserwacji dla pasażera, dla osoby towarzyszącej. I teraz co, jakie były w tym ograniczenia? Znowu, co do części z nich mówię o koncepcji, jaka była wiele lat temu, pewnie teraz poglądy by się zmieniły, pewnie by były nowe pomysły, ale co jest oczywiste, był zakaz wyjeżdżania poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej. No jest to zrozumiałe, no bo taka osoba nie ma prawa jazdy, prawda, tylko jak gdyby ta jazda towarzysząca jest ograniczona do naszego terytorium. Był zakaz ciągnięcia jakichkolwiek przyczep proponowany, zakaz ruchu po autostradach, no i przekraczania prędkości, to już jest trochę stare, no bo tam było 50 km na godzinę, w tym momencie mamy już te ograniczenie 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, ale zważywszy, że prędkość może być podnoszona za pomocą znaków drogowych, myślę, że taki wymóg, jeżeli by obecni projektodawcy chcieli utrzymać, no to by się mógł przydać. No i było ograniczenie prędkości poza obszarem zabudowanym do 80 km na godzinę. Skąd ta wartość 80 km na godzinę, powiem szczerze, już w tym momencie nie pamiętam. Te wszystkie pomysły wynikały z wielu dyskusji, rozmów z ekspertami, natomiast kto to zaproponował, dlaczego, jakie było uzasadnienie, no bo że ograniczona prędkość jest to dla mnie zrozumiałe. Natomiast no, dlaczego akurat ta wartość w tej chwili bi-za-bi, generalnie rzecz biorąc, nie pamiętam. Po tym okresie roku czasu, kiedy osoba miała ukończyć stosowny wiek, mogłaby przystąpić do egzaminu państwowego. No wtedy był to bardzo duży handicap, no bo tu po raz pierwszy pojawił się, zresztą nie tylko w tej sytuacji, ale przy tej sytuacji także samochód własny wskazany przez osobę zdającą egzamin. No i po zdaniu egzaminu oczywiście prawo jazdy i prawo jazdy na próbę, no bo wtedy to też był jeden z wielu elementów, jakie w tym momencie projektowaliśmy. I teraz odnosząc się do teraźniejszości, powiem tak, ja nie śledzę najnowszych wyników badań, jeśli chodzi o jazdę z osobą towarzyszącą. W związku z tym trudno mi w tym momencie ocenić tak z punktu widzenia naukowego i wyników uzyskiwanych w tej chwili w innych państwach, czy ma taka jazda z osobą towarzyszącą, czy ona jest uzasadniona i daje pozytywny wynik. Ja może odniosę się wtedy do tamtejszego stanu rzeczy.
Bezsprzecznie wychodziło nam z tych wszystkich analiz, że w państwach, w których jest prowadzona jazda z osobą towarzyszącą, to po pierwsze, niewielki procent osób korzysta z tej możliwości. Współczesny świat jest taki, że mamy tyle zajęć, brakuje nam czasu nawet na rozmowy z dzieckiem, a co dopiero na poświęcenie jej czasu i jeżdżenie po prostu próby do szkalania. Niemniej jednak wśród tych osób, które ukończyły tego typu szkolenie z osobą towarzyszącą, no widać było dosyć o poziom, to są cały poziom, prawda, mniejszą wypadkowość, mniejszą ilość naruszeń i tak dalej. Tak jak wtedy rozmawialiśmy z ekspertami, z osobami, które także i psychologami, no to one zwracały uwagę, że tam, gdzie nie ma jazdy z osobą towarzyszącą, no młody człowiek uzyskuje prawo jazdy i praktycznie rzecz biorąc nikt już nie kontroluje, nie kształtuje jego zachowań. To inni uczestnicy ruchu jak gdyby oddziaływają na niego niekoniecznie w sposób pozytywny. Nie ma tej formacji, prawda, przez dłuższy czas, która by jednak mimo wszystko temperowała, w jaki sposób kształtowała pewne nawyki. Przy jeździe z osobą towarzyszącą no, jest szansa, że ten ojciec, mama, ktoś z bliskich krewnych, jednak powie, synu, noga z gazu, nie szarżuj, prawda, ostrożniej, zachowaj odstęp. I takie wtłaczanie puk, puk, puk do głowy w tej jeździe z osobą towarzyszącą ma znaczenie, bo młody człowiek nie może powiedzieć, a co ty mi stary tutaj będziesz chrzanił i tak dalej. W momencie, kiedy on ma prawo jazdy, nie jest to żaden element szkolenia, to nawet ojciec czy matka mogą zwracać mu uwagę, ale i tak to spływa jak po psie, nie ma tego elementu kształtowania pewnych nawyków, bo nawyki, to w ogóle mnie interesuje temat nawyków, bo to nie tylko chodzi o szkolenie, ale także o bezpieczeństwo w transporcie, o pewne procedury, załóżmy w logistyce, w magazynowaniu i tak dalej. My nie doceniamy roli nawyków i kształtowania nawyków i na przykład ci, co się śmieją, prawda, z tej musztry w wojsku, składania ubrań, innych takich rzeczy, czy wykonywania rozkazów, no nie wiedzą, że to służy pewnej rzeczy, ukształtowaniu nawyku wykonywania bezrefleksyjnego polecenia, niezależnie od tego, czy strzelają, czy komuś nogę urwało, czy nie. Jest nawyk wykonania polecenia, prawda, i to po prostu działa. Myślę, że mogę tylko ubolewać. A, by the way, tutaj jest bardzo fajna sprawa. W tym pierwszym projekcie był napisany artykuł 116. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004. No powiem tak, ta ustawa o kierujących pojazdami miała niesamowitego pecha, bo akurat zmienił się rząd, i trzeba było rozpocząć pracę nową. Później następny rząd też się przekonał, pan minister Polaczek, prawda? Już byliśmy na końcówce prac w Komisji Infrastruktury, ba, wybuchła afera Lepera, prawda? I znowu rozwiązanie parlamentu, nowe wybory, wszystko szło do kosza. Ja już powiem szczerze, straciłem rachubę, kiedy ta ustawa o kierujących weszła. I powiem szczerze, ubolewam, że ona miała bardzo mało wspólnego z tymi naszymi pierwotnymi założeniami. Mogę tylko ubolewać, że to, co się dzieje dzisiaj w szkoleniu i egzaminowaniu, nomen omen, znowu koncentruje się dyskusja na pytaniach egzaminacyjnych, na komisjach, prawda, na jakichś sprawach po prostu formalnych. Do największych osiągnięć zaliczane jest PKK, czyli profil kandydata na kierowcę, który nomen omen, jak pamiętam tutaj skądinąd bardzo sympatycznego i go bardzo lubiłem, wiceministra Tadeusza Jarmuziewicza, to w Sejmie uzasadniał, że te PKK jest wprowadzone po to, żeby osoba skazana za alkohol nie mogła uczestniczyć w szkoleniu i w egzaminie. Jakby to cokolwiek zmieniało, bo przecież i tak prawa jazdy by nie mogła dostać, ale to było uzasadnienie do tego PKK. I teraz jak widzę, że wraca pomysł jazdy z osobą towarzyszącą, no mogę powiedzieć, że z jednej strony się cieszę. Jestem ciekaw, jak zostanie on wykonany. Jestem ciekaw, jakie są obecne, prawda, zdania naukowców na ten temat, jakie są wyniki badań, czy to jest nadal pomysł aktualny, sensowny. Myślę, że to wymaga po prostu rozwagi, dosyć dużej dyskusji. I myślę, że trzeba to po prostu
tak ja to czuję w tym momencie osobiście, dać ludziom możliwość i szansę, prawda, tego uczestnictwa w ruchu drogowym także dla młodych ludzi i kształtowania, formowania ich postaw. Czy mam rację? No nie muszę mieć racji. Mam nadzieję, że tutaj inni paneliści, prawda, też się wypowiedzą i albo mnie przekonają, że to jest temat i pomysł głupi, albo, że tak powiem, z ich wypowiedzi utwierdzę się w przekonaniu, tak, fajny jest to, tylko zróbmy to po prostu w sposób mądry i sensowny. To tyle z mojej strony, także dziękuję za uwagę. Dobrze, przepraszam, mówię, dziękuję bardzo, jak zawsze interesująco. Ministerstwo mówi, że zaczyna ponowny proces legislacyjny, chce poprawiać i uporządkować. Miejmy nadzieję, że również skorzysta z tych doświadczeń, które jednak zostały wypracowane siłą dużej grupy ludzi, którzy byli zainteresowani tym, żeby ten system szkolenia wyglądał tak, a nie inaczej. Czyli dziękujemy bardzo za ten rys historyczny. Jest z nami pan profesor Ślęzak. Bardzo prosimy o to wprowadzenie do całej tej naszej dyskusji. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać. I że nie z dużym echem. Przepraszam, miałem problemy techniczne, nie wszystkie z mojej winy, ale przepraszam za to, że jestem chwilkę później i bardzo dziękuję tutaj panu prezesowi, że starał się mnie zastąpić, trochę wprowadzając w tematykę, bo rzeczywiście w tym obszarze tu pan prezes, no, jeżeli chodzi o przynajmniej kraj, to od samego początku uczestniczył i myślę, że tutaj ma niemałą wiedzę, jeżeli chodzi o kwestie historii. Szanowni państwo, więc kilka takich elementów, które warto przy tej okazji podkreślić. Przepraszam, bo próbując się połączyć, być może nie słyszałem i jeżeli będę powtarzał to pewne sformułowania czy informacje, które pan prezes Broński powiedział, to bardzo przepraszam państwa, ale może jeżeli się powtórzą, to po prostu ten akcent będzie zwiększony na te elementy. Przede wszystkim no, cały ten proces szkolenia z osobą towarzyszącą jest obecnie w 18 krajach Unii Europejskiej stosowany, więc jest to dosyć powszechny element. Jak do tego się, znaczy dlaczego w ogóle do tego doszliśmy? Otóż to też nie jest jakaś nowa wiedza dla osób, które zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale wśród osób, które są największym ryzykiem obciążone, jeżeli chodzi o powodowanie wypadków drogowych, jest to grupa osób 18-24 lata i szczególnie, które mają prawo jazdy krócej niż 2 lata. I zakładając, że taka grupa powoduje no, dużą część wypadków, stwierdzono, że warto wprowadzić pewien element szkolenia. I tutaj główny element, który przyświeca w prowadzeniu jazdy z osobą towarzyszącą, to jest po prostu wydłużenie czasu szkolenia. I to wydłużenie czasu szkolenia można zrobić na kilka sposobów, ale przede wszystkim dlaczego jeszcze wrócę, ta grupa osób powoduje najwięcej wypadków i dlaczego właśnie tu jest ten element dedykowany. Po pierwsze, duża pewność siebie, przecenianie własnych umiejętności, szczególnie w tym momencie, gdzie te prawo jazdy jest świeżo uzyskane, tak, i na początkowo ten kierujący jeszcze zachowuje się ostrożnie, ale w miarę miesiąc, drugi, trzeci wydaje mu się, że już w zasadzie zaczyna się coraz pewniej czuć i wtedy rzeczywiście jest największym zagrożeniem. Brak poczucia zagrożenia, chęć imponowania innym, wpływ grupy rówieśniczej czy brak doświadczenia, fascynacja szybką jazdą. Tak? To są te elementy, które powodują, że ta grupa osób no, w większym stopniu jest narażona na udział w wypadku, tak, czy spowodowanie wypadku. I rozwiązaniem tego problemu jest kwestia systemu szkolenia kierowców, która, ja mam tutaj przygotowane materiały pomocnicze przez moich współpracowników, bo oczywiście tak głęboko ja osobiście w tym temacie nie siedzę, ale na szczęście mam grono osób, które mają długą już historię współpracy w tym zakresie. Rozwiązaniem tego problemu jest wydłużenie czasu szkolenia, rozpoczęcie szkolenia wcześniej, czy nabycie niezbędnego doświadczenia przed uzyskaniem prawa jazdy. I te trzy elementy, jest jeszcze oczywiście kształtowanie świadomości ryzyka poprzez indywidualne doświadczenie, ale te trzy, które wymieniłem, czyli wydłużenie czasu, rozpoczęcie szkolenia wcześniej, nabycie niezbędnego doświadczenia,
jest właśnie realizowane przez jazdę z osobą towarzyszącą. Tu dlaczego jeszcze warto wprowadzić ten element? Otóż Francuzi stwierdzili, że z punktu widzenia szkolenia, które się odbywa z instruktorem nauki jazdy, kandydat średnio przejeżdża 300 km w trakcie szkolenia. Okazuje się, że zawsze największe doświadczenie nabywa się poprzez bezpośredni udział w ruchu drogowym. I okazuje się, że w przypadku jazdy z osobą towarzyszącą jest to nawet 10-krotnie więcej. Więc jeżeli sobie porównamy te dwie wartości, 300 km i 3000 km, no to mamy od razu odpowiedź, dlaczego to doświadczenie jest większe. Dlaczego warto zacząć wcześniej szkolić? I w większości krajów to są, o różnicach za chwilkę powiem, ale przede wszystkim to jest 16 głównie albo w niektórych krajach 17 lat od wieku, od którego jest stosowane to narzędzie jazda z osobą towarzyszącą, dlatego że to jest też wiek, w którym młode osoby jeszcze chętniej słuchają członków rodziny, rodziców, a potem już w miarę jak są starsze o 17, 18, 19 i tak dalej, no to już ten autorytet rodzica niestety maleje. Wydaje mi się, że wiedzą lepiej. Dlatego jest to przyspieszenie. Też toczyły się oczywiście w Polsce, to być może tutaj pan prezes Wroński wspominał, te prace toczyły się od 2000 roku, tak mniej więcej, bo wcześniej Instytut Transportu Samochodowego w ramach grantu opracował model szkolenia kierowców właśnie zawierający między innymi te elementy i w pierwotnych dokumentach, w pierwotnej ustawie o kierujących te elementy były zawarte. No to trwała dyskusja, natomiast kto może być osobą towarzyszącą, czy jak powinien być pojazd oznaczony i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie te rozwiązania nie weszły w życie, co mam nadzieję, że może się teraz uda. Natomiast dlaczego też warto zwrócić uwagę na kim powinna być osoba, która towarzyszy, tak? Dlatego że najgorzej, gdyby był to rówieśnik, dlatego że no, unikamy tutaj pewnego elementu imponowania, tak? I w zasadzie, jeżeli jedzie człowiek czy kandydat na kierowcę z rodzicem, no to raczej nie ma tutaj sytuacji takiej, że chce w jakiś sposób no, zbyt odważnie się zachowywać, raczej w drugą stronę jest no, zobligowany do zachowania większej ostrożności, tak? Dlatego najlepiej, gdyby to była osoba spokrewniona, a nie rówieśnik. Ale tu też te podejścia się w różnych krajach różnią. I te podejścia się różnią właśnie poprzez tym, kto może być osobą towarzyszącą, jak ten pojazd powinien być oznakowany czy oznakowany, ile miesięcy ma być tego jazdy z osobą towarzyszącą, a jest to rozrzut mniej więcej od 5 miesięcy nawet do 24-28 miesięcy, takie okresy jazdy z osobą towarzyszącą są stosowane. Ale pamiętajmy też jedna rzecz, że w tym naszym modelu, który był opracowany, to oprócz tej jazdy z osobą towarzyszącą był jeszcze element prawo jazdy na próbę i reedukacji, tak? I gdyby były wszystkie te elementy jednocześnie wprowadzone, to wtedy to da efekt. A okazuje się, że nawet z badań w tych krajach, w których prowadzono, wprowadzenie tych elementów powoduje nawet zmniejszenie o 30% wypadków w tej grupie osób, do których to jest dedykowane, tak? Więc widać, że te działania są skuteczne. Natomiast wymagałoby to wprowadzenia właśnie tego okresu ochronnego, tak? Czyli być może pewne ograniczenia, które dotyczą młodych kierowców, w międzyczasie jeszcze dodatkowych szkoleń, tak żeby ten proces rzeczywiście był wydłużony na ten okres jeszcze zanim, czyli 16 lat czy 17. Oczywiście pierwsze szkolenie musi odbyć w ośrodku szkolenia kierowców, to szkolenie podstawowe. My nawet w 2000 roku opracowaliśmy cały program, jak to miałoby wyglądać, bo oczywiście sam kandydat musi być w podstawowym zakresie przeszkolony, ale i osoba, która jest osobą towarzyszącą, też powinna być przeszkolona. Mało tego, powinny być to szkolenie z osobą towarzyszącą podzielone na fazy. My żeśmy to chyba na 4 fazy podzielili. Zaraz zobaczę, żeby Państwu przytoczyć te dokładnie
fazy i konkretne osiągnięcia, które po tych fazach powinny być. Więc pierwsza faza, pierwszy etap szkolenia powinien odbyć się w ośrodku szkolenia kierowców. No i oczywiście tutaj jakie osiągnięcia, to znajomość obowiązujących zasad przepisów ruchu drogowego, to są rzeczy oczywiste, ale kierowanie pojazdem w warunkach małego natężenia ruchu w mieście bez stwarzania zagrożeń oraz utrudnienia ruchu. I potem stosujemy kolejne fazy, gdzie ten poziom trudności zwiększamy. Ta osoba, która jest osobą towarzyszącą, no, powinna prowadzić coś w rodzaju dzienniczka. Instruktor powinien z ośrodka szkolenia kierowców nadzorować ten cały proces, więc to też nie powinno być w oderwaniu od szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców, tylko powinno być w jakiś sposób oceniane. I teraz tak, drugi etap to już jest kierowanie pojazdem w warunkach małego natężenia bez stwarzania zagrożeń, uwzględnienie potrzeb, możliwości innych uczestników ruchu, szczególnie pieszych i kierujących jednośladami. Ja nie czytam wszystkich osiągnięć, ale mniej więcej, żeby Państwu pokazać jakby to stopniowanie trudności. Trzeci to jest kierowanie pojazdem w warunkach dużego natężenia ruchu w mieście bez stwarzania zagrożeń oraz utrudniania ruchu, oczywiście jeszcze inne elementy, a czwarty etap szkolenia to jest kierowanie pojazdem w ruchu pozamiejskim i po drogach ekspresowych, autostradach bez stwarzania zagrożeń oraz utrudniania ruchu. Czyli ta jazda nie powinna się odbywać tylko w ten sposób, że okej, jest jakiś okres, jeździmy, tylko mamy konkretne zadania do wykonania. Mało tego, ten proces powinien być nadzorowany przez instruktora. I patrzę jeszcze, czy coś tutaj w tym momencie powinienem dodać. Chyba na tym etapie to tyle, żeby też nie Państwa nie zanudzić. Tak, to chyba tyle. Natomiast jeszcze raz bym podkreślił, że żeby ten model szkolenia był skuteczny, to w zasadzie sama jazda z osobą towarzyszącą z punktu widzenia naukowców z ITS-u to mało. Powinien być cały model, czyli i prawo jazdy na próbę, i kwestia reedukacji, i cały nadzór. Czyli dopiero cały ten nowy model, który on się nazywa nowy, ale został opracowany przez nas w 2000 roku, czyli już mamy 20 lat, tak, ale pewne rzeczy sprawdzone są nadal aktualne. Wtedy rzeczywiście przyniesie naszym zdaniem efekt. Dziękuję bardzo. Ja mówię, bardzo ważnym jest to, co Pan powiedział, i ja zapamiętam, że te 30% to jest jakiś taki cel tego, co ma się zmienić w tym szkoleniu, i taki cel, który jest realny, widoczny, i powinniśmy wszyscy do tego dążyć. Na naszych stronach dzisiaj opublikowaliśmy taki materiał, który przygotował nam pan Robert Tomaszewski. To jest były egzaminator warszawskiego WORD-u, który od kilku lat jest w Wielkiej Brytanii. I znalazł na potrzeby naszej dzisiejszej debaty taką przeprowadzoną w 2017 roku badanie młodych kierowców i tych, którzy są w trakcie szkolenia. Oni właściwie wszystko potwierdzają to, co by pan profesor powiedział. Oni podkreślali, że jednak wybierają naukę z ekspertem, czyli z instruktorem, ale wskazywali też na coś takiego jak taki system mieszany, że ponieważ się bardzo dobrze czują w towarzystwie rodziny, to jest bardzo ważne, ale żeby do egzaminu jednak na koniec byli dobrze, czuli się dobrze przygotowani, to jednak wrócą do tego instruktora. Polecamy ten tekst, bo jest to bardzo ciekawe badanie, które pokazuje wszystko to, co jest u nas mówione. To, co mówimy w trakcie dyskusji, mniej czy bardziej formalne. Tam jest jeszcze jeden taka jedna kwestia. Zapytano tych młodych respondentów o to, ile godzin tego szkolenia powinno być, żeby oni się czuli przygotowani do egzaminu, i oni wskazują nawet 50 godzin. Myślę, że ten temat też jest ważny do dyskusji. Przygotujemy również materiał, który wskazuje na to, jak Francuzi rozwijają, bo oni właśnie mają różne poziomy tych propozycji, zaczynają od 15-latków. Czyli tak jak pan profesor mówił, chodzi o to, żeby jak najwcześniej zacząć to szkolenie, żeby ono stosownie długo trwało i to doświadczenie ci młodzi ludzie nabywali. Bardzo dziękuję. Teraz pozwolę sobie poprosić pana profesora Adama Tarnowskiego. Panu profesorowi zadałam pytanie, czy rodzic to dobry, skuteczny nauczyciel? Gdyby pan jako psycholog mógł odpowiedzieć
tym naszym kandydatom, którzy może chcieliby wybrać w najbliższym czasie i czekają na takie rozwiązanie. Bardzo proszę. Bardzo dzięki. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Co prawda po panach to już trudno coś dodać do psychologii, prawda, ponieważ usłyszeliśmy tutaj już bardzo, bardzo dużo rzeczywiście mądrych słów, mądrych uwag. Wydaje mi się, że tak. Tak, znaczy zdecydowanie rodzic to jest dobry nauczyciel, prawda? Po pierwsze dlatego, że ma dużo większy autorytet u młodego człowieka niż instruktor. Po drugie ma z nim kontakt, prawda? No bo też w końcu w momencie, kiedy ten człowiek mający na wejściu wysoki poziom lęku i dwie lewe ręce, prawda? Wsiada z osobą zupełnie obcą, nieznaną, tak? No to jest ogromny stres dla takiego młodego człowieka, zwłaszcza. No, zwłaszcza tutaj, no nie chciałbym jakoś bardzo wejść w jakieś schematy, prawda, ale zwłaszcza dziewczyny mają tutaj czasami bardzo duży problem, prawda, z tym. Natomiast to jest jakby jedna historia. Po drugie, jak ci rodzice z nimi będą jeździć, tak? Ja jeżdżąc w tej chwili w sytuacji, w której wiem, że moje dzieci, prawda, akurat uczestniczą w kursach, prawda, szkolą się i będą się przygotowywać do egzaminu na prawo jazdy, no w momencie, kiedy mi to dziecię, prawda, obok siedzi, ja zaczynam zupełnie inaczej jeździć, prawda, ponieważ ja staram się pokazywać, prawda, w związku z tym te też jakby nagle, można powiedzieć, że się bardziej uspokajam, prawda, i zaczynam jeździć dużo bardziej prawidłowo. No mało tego, dziecię mi tutaj co jakiś czas komentuje, że na kursie uczyli go czegoś, prawda, a ja coś robię inaczej, no to jak ono ma to właściwie robić. Nawiązuje się tutaj całkiem fajna dyskusja, prawda, i sporo własnych nawyków poprawiłem, prawda, tak pod wpływem tego, co usłyszałem. Wydaje mi się więc tak, że rodzic rzeczywiście jest bardzo dobrym, naturalnym takim instruktorem. Myślę sobie, że też jakby w takiej szerszej troszkę perspektywie, no to ta dodatkowa sytuacja, w której rodzic ma szansę jeszcze w czymś być autorytetem, no przecież nie w komputerach, prawda? To daje, znacznie bardziej wzmacnia, prawda, tą relację i znacznie może tutaj pomóc funkcjonować, prawda, w roli rodzica. Także zdecydowanie z tej perspektywy jest to bardzo, bardzo dobry pomysł. Chciałem powiedzieć, że bardzo wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na zjawisko masowo, prawda, nie patrzeć na zjawisko anegdotycznie, prawda, czyli wydaje mi się, że oczywiście jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jakieś sytuacje, które będą no, mocno nieszczęśliwe, prawda, znaczy jakichś konfliktów dziecko-rodzic, prawda, przeniesionych akurat na tą sytuację szkolenia, no czort wie, prawda, co tam może się wydarzyć, ale to będą sytuacje anegdotyczne. Zdecydowana większość młodych ludzi chce się nauczyć jeździć po to, żeby tym samochodem przejechać z miejsca A do miejsca B, żeby dojechać do szkoły, prawda, po to, żeby dojechać do pracy, prawda, którą już zaczyna podejmować. Zresztą, no tak mieszkając na wsi, no to ja obserwuję dookoła po tych drogach, prawda, tutaj się plącze cała masa ludzi w sytuacjach, w których wydaje mi się, że są to takie właśnie nieoficjalne doszkolenia, prawda? I to najczęściej rówieśnicze, czy chłopak ze swoją dziewczyną, jakaś tam grupka młodzieży, prawda, jadące 50, tak, z paniką w oczach, prawda, gdzieś bocznymi leśnymi drogami, no oni po prostu usiłują zdobyć to doświadczenie. No, generalnie ta umiejętność jazdy samochodem, tak, oczywiście musi zawierać wszystkie elementy, które są do zdobycia wyłącznie, prawda, pod opieką instruktora, prawda, czyli te takie podstawowe manewry, jazdę w ruchu miejskim i tak dalej, prawda. No tutaj myślę, że byłoby to dość ryzykowne, gdyby to puścić na żywioł. Natomiast jakby to takie umiejętność zmieniania biegów, prawda, kręcenia fajerką, prawda, i tak dalej, to są rzeczy, których naprawdę można się nauczyć na leśnej drodze pod opieką kogoś, kto nie jest fachowym instruktorem, i ten człowiek z tych leśnych dróg, prawda, wjeżdżając do miasta już pod opieką instruktora będzie znacznie lepszy, prawda, on po prostu będzie już, ten instruktor nie musi już tracić swoich fachowych nerwów, prawda, na to, żeby człowieka uczyć takich rzeczy zupełnie podstawowych, prawda, typu jak zaparkować, prawda, żeby się nie stoczyło, prawda, i tak dalej. Te nawyki będą już tworzone. Tutaj no, to doskonale po prostu to, co pan Maciej Wroński nam opowiedział o tworzeniu nawyków. Tak, te nawyki się tworzą. Nawyki się tworzą wtedy, kiedy czynności są powtarzane, tak? Bezpieczny kierowca to jest kierowca, który jeździ ponad 3000 km rocznie. Kiedyś te 3000 trzeba zrobić, prawda? Więc
Więc zdecydowanie tak. I zdecydowanie myślę, że mogłoby to się rozpoczynać wcześniej. Wydaje mi się, że 16 rok życia to jest, tak jak wskazywał pan profesor Ślęzak, prawda, jest to bardzo dobry moment, prawda, kiedy dziecko jeszcze ma tak naturalnie troszkę większy, znaczy rodzic ma troszkę większy autorytet w stosunku do dziecka. Natomiast chyba byłbym ostrożny w tworzeniu tych wszystkich wymagań formalnych. Ponieważ oczywiście z perspektywy dużego miasta, z perspektywy tutaj no, takiej większości, jak rozumiem, naszych znajomych, tak, no to zdobycie jakiegoś przejścia dodatkowego szkolenia, no, ale w mieście z drugiej strony ludzie mają też mniej czasu, prawda? Więc pytanie, czy ci rodzice będą w stanie przejść te kursy, prawda? Będą w stanie prowadzić te dzienniczki i tak dalej. Wydaje mi się, że tak naprawdę model, który mi jakoś tak najbliższy sercu byłby, to po prostu puścić to na żywioł, tak? Dać rodzicowi, który ma odpowiednio długo prawo jazdy, który ma własny samochód. To jest też bardzo ważne, prawda, żeby ten samochód był jego własny, prawda? To nie może być żaden inny samochód, no bo też jakby tutaj ta nasza wrażliwość, prawda, na błędy tego młodego człowieka znacznie rośnie, prawda, w momencie, kiedy ktoś może przytrzeć mi mój własny samochód, prawda? Więc jakby to zdecydowanie tak. I właściwie to bym chyba na tym poprzestał, natomiast jakby nie zmniejszałbym ani troszkę tych godzin, które są przypisane z profesjonalnego szkolenia, prawda? Tutaj ten profesjonalista musi też być. Nie zastąpimy wszystkich instruktorów, prawda, rodzicami, znaczy w ogóle nawet nie zastąpimy instruktorów rodzicami, ponieważ ci instruktorzy będą swoje godziny robić, prawda? I uważam, że powinni robić. Myślę też, że można by spróbować, jeśli tutaj mówimy o takich stopniach, prawda, że troszeczkę co innego, na przykład jazda tylko w godzinach mniejszego natężenia ruchu albo tylko w dni wolne od pracy, prawda, byłaby dostępna od 16 roku życia, prawda, a potem już jakby takim w pełnym ruchu dla osób po 18 albo nawet ze zdanym egzaminem wewnętrznym, prawda? Ten zdany egzamin wewnętrzny to już jest ten moment, kiedy człowiek szykując się do egzaminu państwowego ma ogromną motywację, żeby uczyć się jak najwięcej, prawda? I ma już pewne podstawowe umiejętności. W zasadzie jest już przygotowany w zasadzie i nawet skontrolowany. Natomiast to nie jest to, że udało mu się przebić przez ten egzamin, jeszcze nie znaczy, że ma nawyki, bo do nawyków brakuje mu jeszcze tych 10 tysięcy, tych 100 tysięcy, prawda, potem i tak dalej, żeby... I to może robić w tym, może się doskonalić. Także ja jestem ogromnym entuzjastą takiego po prostu dołączenia rodziców do tego systemu, prawda, natomiast absolutnie nie zastępowania istniejącego systemu, ponieważ jakby ten kontakt z profesjonalnym instruktorem jest moim zdaniem też niezbędny. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. To bardzo ważne, że mamy taką profesorską opinię, że nauczyciel, że rodzic to jest dobry, naturalny nauczyciel, ponieważ w mediach społecznościowych pojawiają się bardzo często niewybredne opinie, co to rodzice będą z tymi dziećmi robili, jak będą wykorzystywali tych młodych ludzi, którzy będą się uczyli, jaką oni będą osobą towarzyszącą. Ja myślę, że jest jeszcze jeden element. Ci rodzice tacy rozsądni, jeżdżąc z tym dzieckiem, będą widzieli, na ile dziecko jest gotowe do tego, żeby bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Będą wiedzieli, bo za chwilę będą chcieli kupić temu dziecku samochód, że mogą spokojnie to zrobić, ponieważ jest nauczony, to rodzice również robią jakiś taki swój własny egzamin i to jest niezwykle ważne. Bardzo dziękuję panu profesorowi. W naszym gronie mamy dwie osoby, które są instruktorami nauki jazdy. Środowisko instruktorów jest bardzo podzielone w tej sprawie. To znaczy w mediach społecznościowych odnosi się wrażenie, że całościowo jest przeciwne. My od wielu lat mieliśmy taką małą sondę, która w tej chwili ma reprezentację, mamy zarejestrowanych 1448 osoby, które nam odpowiedziały na to, czy jazdy doszkalające z osobą towarzyszącą powinny być ustawowo dopisane. I o dziwo okazuje się, że 57% odpowiada tak, powinny być. A powiem, że ci respondenci, ci nasi czytelnicy, to w dużej mierze są właśnie instruktorzy, egzaminatorzy i wszyscy, którzy są związani z cyklem szkoleniowym. Czyli nie jest tak, jak brzmią te media i te różne osoby w mediach, podobnie jak było przy tym, jak w życie wchodziła
ustawa, która regulowała pierwszeństwo pieszego i pojawiały się czarne wizje, że na przejściu dla pieszych będzie ten pieszy się jako, że tak powiem, jako ofiara pojawiał. Tak się nie stało. Wydaje mi się, ja jestem pieszym, który, że tak powiem, bardzo dużo chodzi i korzysta z tych przejść mniej z pojazdów własnych. W związku z powyższym mogę powiedzieć, że ja czuję się bezpieczniejsza w tej chwili. Oby było również tak z naszymi dziećmi, które będą się w tym systemie uczyły. Mamy panią Sylwię Kolendę i pana Bogdana Sarnę. Obydwoje reprezentują ośrodki szkolenia. Bardzo poproszę kobietę i poproszę o opinię pani, środowiska, w której na pewno dużo rozmawia w tej chwili w tej sprawie i innych zaproponowanych przez ministerstwo propozycji. Proszę bardzo, pani Sylwia Kolenda. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o te opinie, które są w środowisku, powiem szczerze, że sama osobiście jeszcze nie miałam zbyt wielu okazji rozmawiać z kolegami na ten temat. Niemniej mogę powiedzieć tak, jak ja to sama w tej chwili czuję, nawet tu teraz obecnie po wypowiedziach tutaj znakomitych gości, wśród których w towarzystwie się znalazłam tutaj dzisiaj, także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. No nieco już ten pogląd mój się też zmienia. Czy rodzice, czy w ogóle opiekunowie, tak? Właśnie to jest to. Kto to ma być? Kto będzie tym opiekunem, przede wszystkim tą osobą towarzyszącą? To jest pierwsze takie pytanie, które musiałoby być doprecyzowane. Kto ma odpowiednie kwalifikacje do tego, czy predyspozycje do tego, żeby być nauczycielem, tak? Bo pan profesor przed chwilą powiedział, że rodzic jak najbardziej jest autorytetem dla dziecka i osobą, z której często to dziecko bierze przykład, tak? Tylko musimy pamiętać, że ten rodzic nie zawsze też będzie tym właściwym przykładem, tak? Bo sami obserwujemy na co dzień mnóstwo naszych znajomych, kolegów, którzy pomimo tego, że mają prawo jazdy, no nie zawsze jeżdżą zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak? I teraz wielokrotnie dzieci kopiują właśnie te zachowania rodziców, tak? Jeżeli rodzic nie będzie jednak właściwie się zachowywał w tym ruchu drogowym, to musimy pamiętać o tym, że to dziecko też będzie pewnie brało przykład w wielu sytuacjach. Zresztą to słyszymy często na szkoleniu, tak? Jeżeli instruktor zadaje pytanie swojemu kursantowi, dlaczego zrobiłeś tak, a nie inaczej, a słyszymy w odpowiedzi, a bo tata tak jeździ, tak? Proszę Państwa, no tutaj jest wiele, wiele pytań jeszcze cały czas, które muszą być uwzględnione w całym tym procesie legislacyjnym, aby dopuścić w ogóle tą formę do szkolenia. Kto to będzie nadzorował, w jaki sposób, no jest mnóstwo pytań i myślę, że tutaj nasze środowisko instruktorskie pewnie też będzie przede wszystkim pytało o tą odpowiedzialność, tak? Czy ten program szkolenia, który nas obowiązuje jako ośrodki szkolenia, czy on będzie w taki sam sposób miał być zrealizowany przez te osoby towarzyszące? Jeżeli tak, no to właśnie w jaki sposób to ma być zarejestrowane? Czy ta osoba będzie prowadziła też karty przeprowadzonych zajęć? Kto ma sprawować nadzór nad tą osobą, która będzie prowadziła to szkolenie? Także tutaj myślę, że jest szereg pytań i jeszcze wątpliwości. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć jednoznacznie, czy tak, czy nie. W zależności od tego, skąd będziemy brać wzorce i jak będziemy się tutaj podpierać, jakimi wynikami badań, tak, no to może być zupełnie, zupełnie różnie. Na pewno warto nad tym pomyśleć, jest to pomysł dobry do rozważenia. Jak to zostanie wprowadzone, no to tak jak wspomniałam, no szereg pytań, których odpowiedzi jeszcze pewnie dzisiaj nie znamy, tak żeby można było jednoznacznie w tej chwili odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. No niestety nie mamy, mamy bardzo mało tych konkretów, albowiem resort jeszcze nie opublikował projektu, tylko nam, że tak powiem, przedstawił
pan wiceminister Weber, a później dyrektor na naszej zresztą dyskusji na Ratuszowej. Kilka elementów tego nowego projektu. Zobaczymy, jak on będzie ostatecznie wyglądał, ale obydwaj panowie zachęcali do dyskusji, stąd nasza dyskusja i właściwie celem naszej dyskusji jest to, żeby podyskutować na ten temat. Tak, dlatego no myślę, że warto rozmawiać i tylko nie można w tej chwili podejmować jakiejś decyzji bez znajomości po prostu właśnie warunków, jak to widzi nasz ustawodawca, ministerstwo, w jaki sposób stworzy zapisy. Bez tego, no to dzisiaj to właśnie możemy tylko sobie podyskutować i wyrazić swoje opinie na ten. Tak, ale te opinie i ta wiedza są niezwykle ważne dla nas wszystkich i dla branży również, żeby, że tak powiem, z jakimś dystansem i spokojem podchodziła do tego, co ma być. To będzie przecież procedowane, to będzie trwało mniej czy dłużej, no kilka miesięcy. Poproszę również pana Bogdana Sarny, jest instruktorem, właścicielem ośrodka, ale jest też wychowawcą, bo tak odbieram pana Bogdana od lat, zajmuje się młodymi ludźmi, z którym pokazuje na swoim przykładzie na przykład, jak można sport pięknie uprawiać i tak dalej, i tak dalej. Panie Bogdanie, jakie pana zdanie w tej kwestii? Proszę bardzo. Niewątpliwie szkolenie z osobą towarzyszącą mogłoby mieć miejsce w naszym ogólnym systemie szkolenia, niemniej przy spełnieniu określonych warunków. W dużej mierze bardzo ważnym elementem uważam jest na pewno rodzic jako osoba, która jest autorytetem dla swojego dziecka, ale jednocześnie i pojazd, którym takie szkolenie miałoby być prowadzone. Proszę Państwa, nie widzę możliwości, żeby osoba po kursie, nawet po 30 godzinach, od razu mogła sobie usiąść ze swoim rodzicem do samochodu, który nie ma odpowiedniego wyposażenia. Niestety, hamulec postojowy, który w każdym samochodzie jest, nie zawsze jest to dźwignia, którą można pociągnąć, gdybyśmy chcieli zareagować w warunkach niebezpiecznych. Czasami jest to po prostu przycisk. W innych samochodach ten hamulec uruchamiany jest nawet nogą. Więc praktycznie możliwość reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony rodzica jest żadna. Dyskomfort, jaki ma dziecko podczas takiego szkolenia i oczywiście stres olbrzymi rodzica, który takie szkolenie prowadzi, niewątpliwie też ma bardzo duży wpływ. Rodzic ma pewne swoje doświadczenia w kierowaniu pojazdem, jeździ często intuicyjnie, nie zawsze zgodnie z techniką prowadzenia pojazdu, więc też w zasadzie trzeba byłoby taką osobę przeszkolić. Ja nie mówię, że jakieś tam duże ilości, ale jakieś 2 godziny lekcji taki rodzic powinien otrzymać ze strony instruktora. Oczywiście to wszystko wiąże się z pewnymi kosztami, prawda? W swym założeniu pan minister Weber mówił o tym, że ze względu na to, że jazdy doszkalające są drogie, no to dobrze byłoby pomyśleć o tym, żeby rodzice mogli część kosztów tych przejąć, prawda, jakby no zaoszczędzić na tym. Ale niestety na bezpieczeństwie nie da się zaoszczędzić. Obecnie na kursie jest 30 godzin jazd. W większości kursantom tych lekcji troszeczkę brakuje rzeczywiście. Dokupują sobie średnio około 10 lekcji. Jest to rząd wielkości około 1000 zł, powiedzmy. Obecnie już ceny kształtują się w tych granicach, mniej więcej 100 zł za lekcję doszkalającą. A samo wyposażenie pojazdu, hamulec choćby nawet, bo bez tego sobie nie wyobrażam szkolenia, to jest rząd wielkości 1000-1200 zł. Pewnie by trzeba było przejść jakieś badanie techniczne, 70 zł, później zdemontować te pedały, znów 200-300 zł, więc te koszty rosną.
A przy tym, co jest jeszcze ważne, no musiałoby to pociągnąć szereg zmian w zakresie ubezpieczenia takiej osoby. W tej chwili, jeśli chcemy ubezpieczyć samochód, ubezpieczyciel pyta nas, czy osoba, czy będzie jeździła tym pojazdem również osoba do 25 roku życia. Jeśli tak, to oczywiście jest zwyżka tego ubezpieczenia. Różnie się to w różnych firmach kształtuje. Od 300 do 800 zł, z tego co się orientowałem, jest zwyżka ubezpieczenia OC w przypadku szkolenia, czy w przypadku jazdy w ogóle przez taką osobę. Dalej kwestia nie pozostaje rozwiązana odpowiedzialności w przypadku wypadku czy zdarzenia drogowego. Przeanalizowałem również ustawę o ubezpieczeniach i paragraf 43 ustawy, artykuł 43 mówi, że jeśli taka osoba spowodowałaby powiedzmy kolizję czy wypadek, to oczywiście ubezpieczyciel wypłaci pieniążki poszkodowanym, natomiast fundusz gwarancyjny rozpocznie procedurę regresu, czyli zwrotu po prostu wypłaconych pieniędzy. W przypadku utraty zdrowia, jeśli w wypadku ucierpi jakaś osoba, firmy ubezpieczeniowe mogą wypłacić do kwoty 5 250 000 euro odszkodowania, więc takiego regresu oczywiście to jest kwota maksymalna. W przypadku uszkodzeń pojazdu do 1 050 000 euro, więc jest szereg rzeczy, na które patrzymy troszeczkę krótkowzrocznie, prawda? O, kursant sobie siądzie, czy dziecko sobie siądzie z rodzicem, pojeżdżą sobie i tak dalej. Wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Natomiast jeśli sytuacja się komplikuje, wchodzą w to miejsce prawnicy i nie wygląda to tak wesoło. Więc owszem, szkolenie takie byłoby możliwe, jak najbardziej, pod warunkiem wyposażenia pojazdu, lusterka, jakiś pedał hamulca przynajmniej, bo instruktorzy mają również sprzęgło, ale to nie jest konieczne, i krótkie przeszkolenie takiej osoby. Czy ośrodek miałby prowadzić nadzór nad takim szkoleniem? Osobiście tego nie widzę, ponieważ ośrodki mają tyle pracy, że nie byłyby w stanie kontrolować poza tym, w jaki sposób, czy co, instruktor miałby usiąść na tylne siedzenie jako trzeci i obserwować, jak rodzic uczy? No nie. Poza tym jest jeszcze jeden problem, proszę Państwa. Jeżeli taka osoba przechodzi na pojazd inny niż ten szkoleniowy, to oczywiście musi się liczyć z tym, że ten pojazd jest innych gabarytów, inny ma rozkład przyrządów, wskaźników, więc też jest to dla niego, dla tej osoby dodatkowa rzecz, którą musi opanować. Po zakończeniu takiego szkolenia z rodzicem musiałby wrócić znów do ośrodka szkolenia kierowców, żeby sobie przypomniał, jak się jeździ na pojeździe szkoleniowym. Znów przeszedł jakąś procedurę szkoleniową, co się wiąże znów z kosztami. O co się toczy walka? Walka się toczy o to, tak jak powiedziało ministerstwo, żeby zaoszczędzić na szkoleniu w pewnym sensie. Więc w tym przypadku, jeśli zwiększono by ilość godzin w szkoleniu podstawowym z 30 do 40, wydaje mi się, że byłby wilk syty i owca cała. Natomiast jeśli już ktoś zda prawo jazdy, rodzic powinien, i ja tak robiłem ze swoimi córkami również, że po zrobieniu prawa jazdy oczywiście jeździliśmy jeszcze na krótkich trasach, na dłuższych trasach. Ta piecza rodzica dalej jakby była
zachowana. Więc wychowanie nie kończy się w momencie tylko prawda, początkowego okresu, ale również po zrobieniu prawa jazdy trzeba mieć nadzór nad takim dzieckiem. Bardzo ważną rzeczą jeszcze, o której chciałbym powiedzieć, i to warto byłoby wprowadzić w ciągu pół roku po zrobieniu prawa jazdy zakaz przewożenia osób niespokrewnionych. Najwięcej wypadków jest właśnie w chwili, gdy młodzi kierowcy dostaną prawo jazdy, biorą kolegów, koleżanki i oczywiście wszyscy wzajemnie się dopingują. Często dochodzi do wypadków. I wydaje mi się, że w tym kierunku by trzeba było pójść. Szkolenie owszem, ale z wyposażeniem odpowiednim pojazdu. Dziękuję bardzo. No, bardzo interesująca wypowiedź i konkretna i konkretne propozycje. Wydaje mi się, że my tu zbierzemy te informacje i przekażemy też właściwie ręce, żeby ten efekt dyskusji był. Ja myślę, że jest jeszcze taki jeden element, że ten rodzic, który będzie się przygotowywał do tej pomocy dziecku w formie jazdy towarzyszącej, może on sięgnie po kodeks drogowy, bo mamy taką lukę, że uczą się dzieci malutkie, uczą się w szkołach, uczniowie są uczeni, później jest ten kandydat na kierowcę, potem jest wielka luka i dopiero państwo zaczyna szkolić systemowo w jakimś sensie seniorów. Czyli może też tutaj taki element zostanie osiągnięty, że ta grupa ludzi się zainteresuje i spojrzy po latach na ten kodeks drogowy, który przecież ulega niebagatelnym zmianom. Bardzo dziękuję, bardzo interesujące były to, że tak powiem, wypowiedzi. Myślę, że taki czas przyszedł na to, żeby rozwiązania były takie połowiczne, to znaczy całkowite, ale takie hybrydowe, tak jak są samochody hybrydowe, tak jak są szkolenia szkół. Może tutaj jednak to trzeba uznać tą propozycję jako ważny element tego systemu szkolenia i bardzo przemówiła na przykład do mnie ta cyfra 3000 pokonanych kilometrów na przykład w ciągu roku z rodzicem, którą pan profesor wskazał. To jest bardzo interesujące i bardzo ważne dla tych rozwiązań. I na koniec poprosiłam pana Jacka Mnicha, żeby nam powiedział o czymś, co jest i wiemy, czyli o szarej strefie szkoleń, które się odbywają. Rodzice uczą w Warszawie, jeżdżą pod stadion dziesięciolecia albo w jakieś inne miejsce i jednak te dzieci uczą. To jest oczywiście karalne na dzień dzisiejszy. To nie będzie karalne w momencie, kiedy jazda towarzysząca zostanie odpowiednio usankcjonowana. Tu poprosiłam również o kwestię tych kar ewentualnych, odpowiedzialności, ubezpieczeń. Bardzo proszę, pan Jacek Mnich. Dzień dobry państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Z wielką ciekawością przysłuchiwałem się temu, co tutaj padło z państwa ust, bo opinie na temat tego rozwiązania, które no jest na razie, nazwijmy to, procedowane, są przeróżne, natomiast ja może zacząłbym w ten sposób. Po raz kolejny uczestniczę w webinarze, czy w takim właśnie spotkaniu internetowym. Zazwyczaj mówimy właśnie o regulacjach prawnych. Odnoszę takie wrażenie, że my mamy, nie wiem, czy to jest nasza przypadłość narodowa, ale taką skłonność do regulacji wszystkiego, tak, narzucania nowych obowiązków. I teraz jeżeli tych nowych obowiązków, tak, w związku z właśnie planem, notabene moim zdaniem takim bardzo ciekawym wprowadzenia tego nadzoru, nazwijmy to rodzicielskiego, że tych nowych obowiązków będzie zbyt wiele, tych obostrzeń dotyczących na przykład warunków technicznych pojazdów, czy też przygotowania rodzica, czy też pewnych warunków, których ta osoba, która no formalnie jeszcze nie zdała egzaminu i nie posiada z prawnego punktu widzenia uprawnień do kierowania w postaci prawa jazdy, jeżeli będzie zbyt wiele tych obostrzeń, to prawdopodobnie możemy osiągnąć efekt odwrotny do tego, który zamierzamy, czyli przy wielu ograniczeniach system nie zadziała. Tak, po prostu dalej pójdziemy, nazwijmy to, w jakąś szarą strefę, jak to mówią Polacy, po taniości, więc będą szukać rodzice takich rozwiązań,
bo to najczęściej ich troską jest to, aby ich własne dziecko, największy skarb i samochód, który mu użyczają do jazdy, żeby ani osobie, ani temu pojazdowi się nic nie stało. Nawet niektórzy rodzice chyba bardziej myślą o tym swoim pojeździe niż o dziecku i tak jest puszczone póki co troszeczkę na głęboką wodę i jest taka pewna samowolka, czyli rodzice liczą na to, że dobrze wyszkolony w ośrodku szkolenia kierowców młody człowiek, bo o takich mówimy, który zdał egzamin, a zatem niezależny egzaminator obiektywnie ocenił jego umiejętności i jego jakby potwierdził to, że ta osoba będzie zachowywać się w ruchu drogowym co najmniej poprawnie, no to po takim przygotowaniu, po tylu godzinach i tylu egzaminach rodzic jakby nie ma na sobie tej odpowiedzialności i myśli, czy ma takie poczucie, że powinno być wszystko okej. Tak jak i ja, tak jako rodzic wiele lat temu też nabierałem doświadczenia w walce, czyli na drodze bezpośrednio tą samą drogę musi przejść moje dziecko, tak? A my chcemy rodzicom ułatwić życie, tak aby oni mieli więcej tego spokoju, kiedy ich pociechy wyruszają na drogę. No ale też mówimy tutaj w tym towarzystwie, tak jak teraz oczywiście uczestniczymy w konferencji, o czymś, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, czyli bezpieczeństwa na polskich drogach, które, no wszyscy Państwo wiecie, że pozostawia jeszcze bardzo, bardzo wiele do życzenia. Więc moja intencja jest taka, nie utrudniać, tak, ale zrobić wszystko, żeby na bazie tego, co teraz posiadamy, potencjału ludzkiego i potencjału czy samochodów, którymi dysponują rodzice, aby nie nakładać zbyt wiele obowiązków, bo system, no jestem o tym raczej przekonany, po prostu nie wypali. To będzie wielki kłopot. Nie przyniesie to nikomu jakichś specjalnych zysków, bo zysk w postaci ewentualnie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym moim zdaniem jest dosyć iluzoryczny, a wynika to z tego, że jakby pójdziemy w przepisy czy takie regulacje, które dadzą rodzicom czy opiekunom czy tym osobom najbliższym możliwość nadzoru nad swoimi najbliższymi czy nad młodymi, jeszcze kandydatami na kierowców, tak bym to określił, no to sami Państwo tutaj już wielokrotnie podkreślali, że no mamy grupę światłych obywateli mających poczucie pewnej odpowiedzialności, no ale jak widzimy na to, co się dzieje na naszych drogach i to, co robią kierowcy, nawet bardzo, bardzo dojrzali, bo ja mam pewną wątpliwość, czy te osoby są przygotowane, czy jeżeli damy im prawo jeżdżenia z własnym dzieckiem przez zdaniem egzaminu, to czy one uczynią to dobrze, ale mówimy o tym, żeby ten efekt na przyszłość był odpowiedni, tak? Czyli jego dziecko będzie bezpieczne, sprawnie, bez kłopotu porusza się w ruchu drogowym. Ale wracając do przepisów, bo tutaj pani Jolanta mnie o to poprosiła. Ustawa o kierujących pojazdami, artykuł 3 wskazuje, że no, kierujący jest ten, który między innymi odbywa jazdę w ramach szkolenia nauki jazdy, tak, to Państwo tego doświadczacie, oczywiście zdaje egzamin państwowy. Ja nie wiem, jaki jest kształt proponowanych przepisów, ale wydaje mi się, że już warto by pomyśleć, żeby do artykułu 3 dopisać w ustępie 1 punkt 4, to jest taka propozycja, i dodać tutaj właśnie w pewien sposób zdefiniowany ten nadzór rodzicielski, ja go tak nazywam, żeby być jakby trendy w porównaniu z tym, w stosunku do tego, co Państwo mówili. Bo wtedy otworzyłoby to taką możliwość, o którą właśnie ostatni pan prelegent mówił, że kwestie ubezpieczeniowe, tak, kto będzie ubezpieczał, kto będzie odpowiedzialny za wypadek i tak dalej, i tak dalej. No? Więc to musi być uwzględnione, jeżeli chodzi o to, że te osoby jeszcze nie pod nadzorem instruktora i nie w momencie zdawania egzaminu, już mogą poruszać się w ruchu drogowym, być uznawani jako kierujący z pewnymi ograniczeniami, ale z pewnego punktu widzenia nie są widziani. To jest dopuszczalne. Teraz druga sprawa. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wskazuje zakres czy miejsce swojego obowiązywania. Tak? Są to drogi publiczne, strefy zamieszkania i strefy ruchu. I ktoś tutaj z Państwa mówił właśnie o kwestii tego, że odbywa się, chyba pani Jolanta, że tak zwana czarna czy szara strefa gdzieś tam pod stadionami, na parkingach i tak dalej. Z pełną odpowiedzialnością pragnę Państwu poinformować, że jeżeli nauka jazdy pod opieką rodzica odbywa się poza drogą publiczną, a zazwyczaj te parkingi przystadionowe, jakieś parkingi przy hipermarketach czy wielkich sklepach wielkopowierzchniowych, czy też w innych miejscach, są drogami wewnętrznymi, czyli one z ustawy pokazują, że tam nie trzeba mieć, uwaga, ani uprawnień do kierowania,
Nawet pojazd nie musi być tam zarejestrowany, więc tam może dziać się wszystko. Jest też cała masa dróg, które na przykład w bardzo wielu gminach funkcjonują, czy też na osiedlach mieszkalnych i wyjeżdżamy na taką drogę i na tej drodze zostawiamy tylko i wyłącznie jeden znak i no, biała tablica z napisem droga wewnętrzna. Czyli tam zasady prawa ruchu drogowego obowiązują w dwóch aspektach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zachowania się w takim miejscu. No i po drugie, jeżeli tam mamy ustawione znaki drogowe, no to, to jest obowiązek stosowania się do sygnałów czy tych znaków drogowych i tam policjant, gdyby doszło do potrzeby interwencji, może tę interwencję podjąć i będzie mógł tam no, wskazać kogoś winnego za złamanie przepisów. Oczywiście ani na drogach publicznych, w strefach zamieszkania, w strefach ruchu, ani w innych miejscach, nawet jeżeli to jest poza drogą publiczną, ale odbywa się to na obszarze, gdzie dostęp jest no, praktycznie nieograniczony, no, obowiązuje zakaz kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, w stanie trzeźwości albo po użyciu innych środków. To jest chyba standard i to nie ma co kontynuować. Teraz co do uprawnień. Jeżeli ustawodawca w ustawie o kierujących dopisałby ten, nazwijmy punkt czwarty, który mówiłby o, definiowałby młodą osobę pod opieką rodzica, która jeszcze nie ma prawa jazdy, tak, ale jest po tym egzaminie, załóżmy wewnętrznym w ośrodku szkolenia kierowców i chce się doszkolić, jakby udoskonalić swoją umiejętności przed egzaminem, uczynił go kierującym pełnoprawnym, to wtedy nie byłoby problemu z odpowiedzialnością, która jest wskazana w artykule 94 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, a tenże paragraf 1 kodeksu 94 artykułu mówi, kto na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego wymaganych uprawnień. Tak? Czyli dalej wracamy z odpowiedzialnością za prowadzenie bez uprawnień na te trzy kategorie miejsc, a wszystkie inne miejsca, czyli drogi wewnętrzne, drogi niepubliczne, tam nie można z tego tytułu wyciągać konsekwencji natury prawnej. Jest taka możliwość, bo kodeks wykroczeń w artykule 98 mówi, kto prowadząc pojazd poza drogą publiczną powoduje zagrożenie bezpieczeństwa u innych osób, oczywiście zachowując ostrożności. No ale to gdyby doszło do takiego zagrożenia, to tam właśnie poza tą drogą publiczną strefą zamieszkania, strefą ruchu, można z tego tytułu wyciągnąć konsekwencje prawne. Co do odpowiedzialności rodzica ewentualnej, też kodeks wykroczeń w artykule 96 mówi o takiej odpowiedzialności, ona jest czasami nazywana odpowiedzialnością dyspozytorską, ale to w niektórych komentarzach można tak to zauważyć. Zapis następujący. Właściciel posiada użytkownik prowadzący pojazd, który na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu dopuszcza, tak, i tutaj ten właściciel, posiadacz, czyli rodzic, dopuszcza do prowadzenia pojazdu przez osobę nieposiadającą tego uprawnień, no to ten rodzic ponosi odpowiedzialność, a nie ten, który siedzi za kierownicą, bo tam jeszcze kwestia wieku, tak, z kodeksu wykroczeń za wykroczenia odpowiadają w Polsce w tym przypadku osoby, które ukończyły 17 lat. Idąc dalej, kwestie ubezpieczeń. Ustawa ubezpieczeniowa, która dzisiaj była też wspominana, ona mówi wprost o tym, że obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów. W żadnym miejscu w ustawie ubezpieczeniowej nie znajdziemy zapisu, który wskazuje na w odniesieniu do OC pojazdów mechanicznych, tak, czy tego, co się odbywa tak standardowo w ruchu drogowym. W żadnym miejscu nie wskaże, nie będzie obowiązku ubezpieczenia nie osoby, przepraszam, nie pojazdu, ale konkretnej osoby. Rozmawialiśmy kiedyś o ewentualnych kwestiach ubezpieczenia kierujących rowerami, tak? ale to jest wszystko jakby oferta firm ubezpieczeniowych, które mogą, tak? Bo firmy ubezpieczeniowe mogą ubezpieczyć wszystko, dokładnie to, co się nam zamarzy, pod warunkiem, że stwierdzą, że ubezpieczenie pewnego zjawiska czy pewnej kwestii materialnej czy też zdrowia będzie finalnie jakby opłacalne z punktu widzenia biznesu. Więc ubezpieczyć można tak naprawdę wszystko. Wielkie gwiazdy ubezpieczają swój głos i da się to zrobić.
Więc kwestia firm ubezpieczonych to jest kwestia bardzo otwarta. Natomiast skoro mówimy o ubezpieczeniu pojazdu, to wystarczy, że pojazd jest ubezpieczony i teraz jeżeli kieruje tym pojazdem osoba, która z prawnego punktu widzenia formalnie posiada uprawnienie do prowadzenia tego pojazdu na drodze publicznej, w strefie ruchu albo w strefie zamieszkania, to szkody wywołane ruchem tego pojazdu w imieniu innych osób albo na zdrowiu innych osób, one będą pokrywane z OC tego pojazdu, bez względu kto siedzi za kierownicą. Oczywiście są różnice i pewne kalkulacje firm ubezpieczeniowych wynikające z szacowania ryzyka. I one mówią, że młody kierowca, mniej doświadczony, będzie płacił tą polisę większą z racji tego, że no jego potencjalne zachowania na drodze mogą powodować większe konsekwencje. Tak samo jak Państwo macie świadomość, że w całej Polsce występuje pewna rejonizacja, jeżeli chodzi ogólnie o wysokość polisy OC, wynika na przykład z województwa, w którym się zamieszkuje. Także województwa, gdzie jest mniejsze natężenie, mniejsze zagrożenie, tam te polisy są w jakimś stopniu tańsze, tam gdzie liczba kolizji czy zdarzeń drogowych jest dużo wyższa, to ktoś tam kupił samochód, tak, czy mieszka w takim województwie, no, będzie płacił relatywnie wyższą składkę, bo to wynika po prostu z najprostszego, najzwyklejszego kalkulowania ryzyka. Więc takie różnice się pojawiają. Nic nowego i z tym się po prostu trzeba liczyć, że tak to będzie realizowane. Więc kwestia OC jest jasna, pozostaje kwestia właśnie w razie szkody na zdrowiu. Od tego są polisy NW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. I najczęściej z tej polisy, którą bardzo często my mamy we własnych pakietach ubezpieczenia OC, tam ubezpieczamy swoich pasażerów w razie, gdyby coś się wydarzyło, no to tam kwota ubezpieczenia oczywiście też jest różna w zależności. Wszystko od firmy, z którą podpiszemy umowę, bo to, o czym ostatni pan prelegent powiedział, czyli te sumy gwarancyjne, to jest to, co jest wpisane do KRS-u i to jest jakby potencjał finansowy firmy, ale umówmy się, jakby tak nagle każdy ubezpieczony w danej firmie miał drobną stużkę za kilkaset złotych czy za parę tysięcy, to ja Państwu gwarantuję, że ta firma nie wypłaci tych wszystkich pieniędzy, bo po prostu suma gwarancyjna to jest coś innego, tak? A potencjalne możliwe wypłaty to jest coś innego, tak? Bo suma stanowi gwarancyjną potencjale firmy. Tak? To, że ktoś gwarantuje wypłatę do pewnego momentu, jest wszystko okej, ale ustawa ubezpieczeniowa w artykule 43, który został wspomniany, tam wspomina, no w ogóle jest cały dział dotyczący ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Tenże fundusz gwarancyjny działa wtedy, kiedy my jako uczestnik zdarzenia drogowego jesteśmy poszkodowani w zetknięciu z pojazdem, który nie jest ubezpieczony. Znaczy, jeżeli ktoś nie ma polisy OC, która jest notabene obowiązkowa, to wtedy fundusz gwarancyjny przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania z tego tytułu, ale uwaga, tylko na zdrowie. Za zniszczony samochód już możemy tylko podnieść ręce do góry i iść postępowanie cywilne. I w ten sposób próbować odzyskać pieniądze. No i fundusz gwarancyjny będzie przejmował też odpowiedzialność, jeżeli nastąpi upadłość firmy ubezpieczonej. No tak jest zapisane w ustawie. Co do ubezpieczeń, myślę, że chyba to będzie taki element, który będzie najtrudniejszy do wzruszenia, bo tam jest biznes. To nie ma co, więc trzeba się z tym pogodzić. Natomiast co do regresu. Ten regres, szanowni Państwa, i następuje wtedy, i on wygląda w taki sposób, że wyobraźmy sobie kierowcę, który porusza się pojazdem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej. Tak? Jest to ten młody człowiek, który pod opieką rodzica po drodze publicznej doskonali swoje umiejętności, ale nie zdał jeszcze prawa jazdy, czyli formalnie nie powinien się w tym miejscu znaleźć jako kierujący pojazdem. I jeżeli dojdzie do zdarzenia z winy tego kierującego tym pojazdem, mimo że on ma ubezpieczenie, ale kierujący nie posiada formalnie uprawnień, to firma ubezpieczeniowa z OC tego pojazdu wypłaci pełne odszkodowanie poszkodowanemu. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Do tego w ogóle fundusz gwarancyjny w żaden sposób się nie odnosi, ale regres polega na tym, że tą całą kwotę wypłaconego odszkodowania w takim mało przyjemnym tonie i w liście podpisanym przez prezesa firmy będzie, proszę nam tutaj, myśmy zapłacili, tu pan czy pani mieli polisę OC, więc te wszystkie, proszę się nie martwić o poszkodowanego, tak? Oni tam już są zaopiekowani, ale cała kwota wypłacona, czy to będzie kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, ona będzie ściągana w regresie administracyjnym i to jest postępowanie, szanowni Państwo, bardzo przykre dla tego, który
zechciał kierować pojazdem, mając polisę OC, ale uczynił to niezgodnie z prawem, czyli nie ma uprawnień, albo był w stanie nietrzeźwości, tak? Bo to są dwa najczęściej występujące przypadki. I to tyle z mojej strony. Jeżeli ktoś jedzie notabene bez prawa jazdy w Polsce, to taryfikator mówi o tym, że jeżeli w ogóle go nie ma, to jest nie mniej i nie więcej niż 500 zł. Jeżeli nie posiada tylko jednej kategorii, no to za brak jednej kategorii, to mówię, taki przypadek, jeżeli ktoś porusza się motocyklem, bo coś mu tam w głowie zaświtało, że przecież ach, jak ja mam prawo jazdy na samochód, to może i motocyklem mogę, ale no niestety nie może. No jeżeli nie ma tego prawa jazdy na konkretną kategorię, to tam ustawodawca zastosował specjalną zniżkę. To jest kwota tylko i wyłącznie 300 zł. To tyle w tych kwestiach prawnych. To jest naprawdę, tak starałem się w pigułce podać, ale to jest dosyć jasne moim zdaniem. Dziękuję bardzo. Jako policjanci nie mieliśmy wątpliwości, natomiast jeszcze bardzo bym prosił jedno ostatnie zdanie. Na samym wstępie powiedziałem, żeby nie utrudniać, nie rzucać kłód pod nogi tym, którzy zechcieliby się szkolić czy doszkalać, poprawiać swoje umiejętności już w realnym ruchu drogowym. Więc może by pójść w innym kierunku, nie procedować takiego projektu, który mówi o tym nadzorze rodzicielskim, zanim zdamy egzamin na prawo jazdy. A może uzależnijmy to od tego momentu, że zdaliśmy ten egzamin na prawo jazdy, otrzymaliśmy formalne uprawnienia, ale przez pewien początkowy okres czasu, tak, nie liczymy to w godzinach, bo to jest niepoliczalne. Nadzór moim zdaniem jest niemożliwy nad tym zjawiskiem, tak? Bo jeżeli będziemy coś bardzo nadzorować, to albo nam zabraknie tych nadzorców, tak, i skoncentrujemy się chyba na tym, co jest clue tej sprawy, albo ludzie pójdą w tak zwaną szarą strefę. Ale gdyby na przykład przez pół roku, to chyba też dzisiaj zostało powiedziane, od uzyskania formalnie prawa jazdy, kierować pojazdem zawsze z pewną kategorią osób dorosłych, które mają pewne doświadczenie, ale też nie wymagajmy od rodziców, żeby ich nagle zachęcić czy zaprosić na kurs do środka szkolenia kierowców czy do ośrodka egzaminowania, to już mniejsza o to, gdzie by to się mogło odbywać i próbować w ich głowy wtłoczyć wiedzę, którą państwo instruktorzy zdobywają na długim kursie i później pielęgnujecie i doskonalicie przez wiele lat, bo do tego trzeba mieć doświadczenie i polot z tego rodzaju, tak? Trzeba mieć do tego pewien talent, bo nie każdy może być nauczycielem. Ja też twierdzę, że nie każdy w Polsce może być kierowcą, chociaż bardzo wielu mówi tak, że przecież jest demokracja, ale chce być kierowcą, no ale nie każdy może być programistą i nie każdy też będzie świetnym rzeźnikiem. No to tak to dobrze nie ma, ale w prawie jazdy jest tak, jakoś tak jesteśmy nastawieni, że zróbmy wszystko, żeby ci nasi klienci, bo tak ich nazwę, jak najszybciej zdali ten egzamin na prawo jazdy, bo jak nie zdadzą egzaminu, mimo że może czasami mieli pewne braki w przygotowaniu, ale jak nie zdadzą egzaminu, to tutaj się będą sypać gromem tych super wymagających egzaminatorów. Przecież to jest człowiek, który ocenia pewną wiedzę. Jak na studiach przychodzimy do pana magistra na wykłady, ale potem idziemy na egzamin do pana doktora i on ocenia pewną wiedzę. Nie to, u kogo mieliśmy te wykłady. Tak zakładam i tak wydaje mi się, że powinno być. Bardzo państwu dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że niełatwo mają autorzy, którzy pracują w resorcie nad tym projektem, niełatwo będzie miał ustawodawca. Moim ulubionym pytaniem jest pytanie, a jak to będzie w sytuacji, kiedy mąż będzie chciał szkolić żon, być nadzorcą żony w tym szkoleniu? W końcu on nie jest opiekunem prawnym małżonki, chociaż to, z tym bym się do końca nie zgodziła. Ale to też, to może budzi uśmiech, ale to ten przypadek też musi być, może to jest jeden z przypadków, których nie widzimy, w jakiś sposób rozwiązany, no bo nie mogą być tutaj osoby wykluczone, tak myślę. I propozycja moja jest następująca, ponieważ w tradycji tych naszych spotkań jest to, że każdemu z Państwa jeszcze udzielamy na koniec jedno zdanie do powiedzenia, to bardzo proszę, ja zaraz poproszę Państwa po kolei i na końcu poproszę Pana Tomasza Matuszewskiego o podsumowanie całości. Pan Tomasz jest tą osobą, która zrobi to najlepiej, albowiem wielokrotnie i w różnych mediach robi to właśnie najlepiej. Bardzo proszę o to ostatnie zdanie pana profesora Ślęzaka.
Szanowni Państwo, przede wszystkim to Pani redaktor chciałbym jedną rzecz zdementować, bo Pani redaktor przytoczyła 3000 kilometrów rocznie w przypadku jazdy z osobą towarzyszącą. Ja mówiłem tutaj o okresie całej jazdy, tak? Czyli jeżeli nawet jest 24 miesiące, to nawet to 2 lata, tak? Więc żeby tutaj nie zabrzmiało to zbyt radykalnie. No ale i tak jest to świetne. Ale i tak jest to duża różnica, tak? Więc to jest pokazanie pewnej skali. Ja bardzo się cieszę, że w zasadzie, no, wydaje mi się, że temat nie jest bardzo kontrowersyjny, natomiast jest bardzo zniuansowany, tak? Czyli widać, jak wiele tutaj elementów warto wziąć pod uwagę. Chociażby to, o czym ja nie powiedziałem, tak? A tutaj pan chyba Bogdan Sarna wspominał o kwestii wyposażenia pojazdu, bo też trwała dyskusja, czy osoba towarzysząca powinna mieć i w jakim zakresie możliwość ingerencji w kierowanie tym pojazdem, więc to jest też jeden z elementów, więc tych niuansów jest bardzo dużo, natomiast ja przynajmniej nie odebrałem, że ktoś jest przeciwny tym rozwiązaniom, natomiast jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Dziękuję bardzo. Tak jest, dziękuję bardzo. Poproszę pana Macieja Wrońskiego. Ja myślę, że nawet ta dzisiejsza dyskusja pokazuje, że my w Polsce nie staramy się dyskutować o tym, jak coś zrobić dobrze, tylko wyszukujemy na siłę i często mylnie jakieś tam okoliczności, które mają zdyskredytować jakiś pomysł. Powiem szczerze, że jak pracowałem jeszcze w administracji rządowej i tam, gdzie miałem wpływ, to generalnie zarządzałem tak, nie mówmy, że się czegoś nie da zrobić albo coś jest złe, tylko mówmy, jak po prostu to zrobić, w jaki sposób, żeby było dobre. I czego tutaj resortowi akurat w tym momencie bardzo mocno życzę i trzymam kciuki. Jeszcze jedno na koniec, jeżeli mogę dodać, to nie mylmy pewnych rzeczy. Iluzją jest obawy, co to się stanie, jak będzie rodzic, prawda, siedział po szkoleniu, bo po takim samym szkoleniu i po takim samym formalnym egzaminie osoba uczestniczy w ruchu i może praktycznie rzecz biorąc w tej chwili wszystko. Więc ten taki strach, co to się będzie, prawda, działo, jest mylny. I też nieszczęśliwe słowa, myślę, podsekretarza stanu pana Webera o tym, że motywacją jest zaoszczędzenie. Naprawdę nie taki jest cel jazdy z osobą towarzyszącą jak zaoszczędzenie, bo licząc czas, większość rodziców tych świadomych, które chciałoby w jakiś sposób zadbać o bezpieczeństwo dziecka, więcej zarobi przez tą godzinę niż zapłaci za godzinę pracy instruktora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana profesora Adama Tarnowskiego o ostatnie zdanie. Bardzo się cieszę, że padły te wszystkie słowa i opinie. Bardzo się cieszę, że tutaj idzie ku dobremu, znaczy idzie ku takiej zmianie i moim zdaniem jest to zmiana dla bezpieczeństwa. Znaczy po prostu zwiększy się bezpieczeństwo. Nie jestem pewien, czy te wszystkie ograniczenia i warunki, o których tutaj mówiliśmy, cokolwiek zmienią. 2 godziny szkolenia, to potem ten rodzic musiałby jeszcze przećwiczyć swoje nowe umiejętności. Jak rodzic zacznie ćwiczyć swoje nowe umiejętności instruktorskie, prawda, w tym momencie, no to wtedy ja się zaczynam bać. Po prostu dopuśćmy to, żeby dodatkowo poza istniejącym systemem rodzic czy mąż, na przykład właśnie, tutaj dobry pomysł, mógł być takim nadzorcą jakby tego, superwizorem, prawda, takiego młodego człowieka. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to naprawdę już ubezpieczałem w życiu dziwne rzeczy i wydaje mi się, że po prostu 2 tygodnie miną i towarzystwa ubezpieczeniowe będą miały specjalną policję, która wszystko to ogarnia, prawda, o czym w tej chwili mówiliśmy. Może kosztować. Dziękuję bardzo. Panią Sylwię Kolendę poproszę o jedno zdanko. Proszę Państwa, no zawsze jak jest mowa o czymś nowym, na początku każdy się dopatruje właśnie jakichś negatywnych skutków i być może gdzieś to niepotrzebne jest zupełnie, tak jak Państwo wspomnieli. Niemniej no zawsze te głosy jakieś negatywne będą się pojawiać, chociaż jak pan profesor tu przed chwileczką powiedział, być może nie uszczegóławiajmy tego zbyt mocno i na siłę, jednak jakieś minimalne podstawy na pewno będą musiały być tutaj, będą musiały funkcjonować i to tyle, no zobaczymy. Rozmawiajmy, dyskutujmy, może wypracujemy wszyscy razem wspólnie jakieś wspólne stanowisko i będziemy żyć w symbiozie. Dzięki uprzejmie, pan Bogdan Sarna. Z pewnością prowadzenie takich procedur będzie oddziaływało na wiele różnych
przepisów i rozporządzeń, czy też ustaw, bo nie da się za jednym, że tak powiem, jedną zmianą jednego jakiegoś artykułu usankcjonować obecność takiej osoby bez prawa jazdy na drodze z rodzicem. Niewątpliwie, jeśli procedury będą zbyt skomplikowane do przejścia, zarówno dla rodziców, czy też wyposażenia pojazdów, czy w ogóle możliwości takiego szkolenia, to będzie to przepis martwy. Dziękuję bardzo. No i pana Tomasza Matuszewskiego prosimy o podsumowanie tego naszego tematu. Bardzo proszę. Jeszcze Jacek pominięty. O, przepraszam, panie Jacku, naprawdę. Bardzo proszę, panie Jacku, jeszcze jedno zdanie dla pana. Trzy zdania. Może nie powinien się liczyć stopień pokrewieństwa dla tej osoby towarzyszącej, a bardziej pójść w kierunku doświadczenia, bo jakoś za pana sytuację, że tak? Pojawi się w rodzinie wujek, który ma szczególny talent do szkolenia młodych kierowców i cała rodzina będzie przychodzić tego wujka. Gdybyśmy go dali w stopniu pokrewieństwa bardzo bliskim, to ograniczamy możliwość spełnienia się przysłowiowego wujka, tak? Druga sprawa, tak ktoś tutaj powiedział, chyba pan Adam Broński, że przecież, żeby nie podchodzić sceptycznie, oczywiście jestem jak najbardziej za tą tezą, tym bardziej, że ta osoba towarzysząca, kto by nią nie był, też chce przeżyć, więc wyobrażam sobie taką sytuację, że ten, kto siedzi na prawym fotelu, nie dopuści do tego, tak, jeżeli był jakiekolwiek symptomy, że ten, który, na którego ma jeszcze jakąś władzę, tak, może na niego w pewien sposób oddziaływać, żeby ta osoba obok czyniła w ruchu drogowym jakieś złe rzeczy, bo skończy się doszkalanie. Tak? Zresztą rodzice mają świetne argumenty, niektórzy przez kieszonkowe, niektórzy przez kwestie ograniczenia pewnej praw i wolności swojego podopiecznego, tak? Więc myślę, że tu nie trzeba być sceptycznie, ale ten chce przeżyć, jak i wszyscy. No i na koniec moje zdanie najważniejsze i wielka prośba i apel. Nie komplikujmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, panie Tomaszu. Trudno zacząć, ale powiem tak. W obszarze moich wrażeń. Ja to się dzisiaj czuję jak uczeń Arystotelesa, który się przechadza po tym Likejonie i słucha mędrców. I przechodząc do rzeczy, to przypomnę, że Arystoteles był najzdolniejszym uczniem Platona, który był idealistą, a Arystoteles był realistą. I teraz, jeśli mógłbym dokonać podsumowania, to nasza dzisiejsza debata, znowu odwołam się do Arystotelesa, to jest istota i akcydens. W obszarze istoty, tak jak tutaj pan profesor Ślęzak stwierdził, nie wydaje się, żeby ktokolwiek z tej naszej siódemki był przeciwny, że rzeczywiście jest potrzeba pewnej nowej formuły w obszarze szkolenia, nowej formuły w obszarze egzaminu, potrzeba odświeżenia, no bo jakby nie było, i tutaj za panem mecenasem Wrońskim już tak oficjalnie będę tytułował, no mamy świadomość, że poruszamy się nadal w obszarze kluczowym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Diagnoza, no niestety nadal są specjaliści od pachołków i specjaliści od tego, czy się ktoś ma raz zatrzymać albo trzy razy zatrzymać, czy egzaminów ma być 8 czy 10 i tak dalej. I to jest niedobre, bo z drugiej strony widzimy nadal duży udział młodych kierowców, ale też i zwiększający się udział starszyzny w rodzących się zagrożeniach. My, egzaminatorzy, obserwujemy dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, typowe przygotowanie pamięciowe, także do części praktycznej, ale też obserwujemy postępujący brak swobody. I znowu tutaj uśmiecha się do nas Arystoteles, rzeczy uczymy się tak naprawdę przez praktykę. Więc jazda czy kurs rozszerzony w systemie jazd z osobą towarzyszącą, te symboliczne 3000 km zamiast 300, no jest idealną możliwością. Możliwością, nie narzuceniem, tylko możliwością. Tym bardziej, że wszystkie z tych 18 krajów, które przebadały
efekt tej dopuszczonej formy potwierdzają, pomimo tego, że niewielka część populacji od 6 do maksimum 10% bierze w tym udział, to jednak efektywność, czyli skuteczność tej formuły, no to już jest przedział pomiędzy 20 a nawet 50%, prawda, lepiej przygotowanych kierowców do samodzielnego poruszania się. W tej istocie rzeczy, co do której się zgadzamy, tak, trzeba o tym rozmawiać, no oczywiście pojawia się główne pytanie o autorytet. Czy dzisiejszy kandydat na kierowcę będzie chciał słuchać osoby towarzyszącej, tak? Czy osoba towarzysząca będzie dla niego na tyle mistrzem merytorycznym i etycznym, że będzie chciał przejmować ten wzorzec. Niezależnie od tego, co pomyśli uczący się, to z kolei, jeśli osobą towarzyszącą byłaby osoba bliska, tak to na razie zakończę, to niewątpliwie ta decyzja, o której pani Jola Michasiewicz powiedziała, o dopuszczeniu do samodzielności, no bazuje na tej podstawowej trosce osoby najbliższej o najbliższą, prawda? Więc tutaj niewątpliwie kolejne tak. Problem standardu zachowań, tak? Czyli jak i czego ma ta osoba towarzysząca uczyć i jak i czego ma ta osoba towarzysząca pilnować. No niewątpliwie trzeba by troszeczkę szerzej niż dziś rozpisać te umiejętności, które powinien młody kierowca posiadać. Mnie się wydaje, że te 19 lat, no bo tutaj padło ten 2002 rok jako pierwszy znak o ustawie o kierujących, myśmy stracili, zamieniając temat umiejętności na temat dokumentów je poświadczających, na temat procedur, kwalifikacje zastąpiliśmy jakimiś legitymacjami czy innymi profilami kandydata na kierowców, czy tak jak w tym sezonie profilu kierowcy zawodowego. No to odejście musi nastąpić. Do słów Macieja powiem tylko tyle. No, w ustawie uchwalonej w 2011, która weszła częściowo w życie w 2013, nadal na wejście w życie oczekują dwie kwestie w niej istniejące, czyli kwestia okresu próbnego, która no w tych krajach, które stosują szkolenie w formie kursu rozszerzonego osobę towarzyszącą, jest taką symetrią, okres próbny, ale też oczekuje uchwalona nowa, inna, efektywniejsza formuła nadzoru nad kierującym. To znowu jest pewien system naczyń połączonych. Nie? I żeby też nie zanudzić, nie bójmy się właśnie owej wolności. Prawo samo nic nie zdziała. Inny filozof powiedział, że nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre, trzeba tego chcieć. Więc skupienie się nad formułami prawnymi tak naprawdę może tylko doprowadzić do kolejnej porażki, że będziemy mieli świetny, nawet niesprzeczny system prawny, który nie będzie funkcjonował z uwagi na to, że nie będzie wpływał na postawy. Tak? I na koniec, wydaje mi się, że chciałbym, aby resort jak najszybciej się zajął nie tylko tym tematem, żeby doszło do stworzenia projektu, żeby doszło na bazie projektu do tego typu rozmów, debat, konsultacji i żeby rzeczywiście, tak jak ta dzisiejsza, może nawet mogła być nazwana nie tyle debatą, co sympozjum, co z grecka brzmi uczta. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć tak, że jak tylko projekt będzie opublikowany, udostępniony, to poprosimy i zorganizujemy kolejną debatę, ale muszę powiedzieć, że ten dzisiejszy, kwestia dzisiejszej, czyli ta jazda z osobą towarzyszącą, myślę, że została nie tylko kompetentnie, ale interesująco omówiona i tylko może nasza dzisiejsza debata stanowić źródło, z którego powinni czerpać ci, którzy będą poszukiwali jakichś rozwiązań. Także dziękuję wszystkim uczestnikom debaty, dziękuję osobom, które nas słuchają. I mały komunikat, że mamy przerwę wakacyjną, wrócimy do naszych dyskusji
na początku albo w połowie września. Życzę wszystkim Państwu szczepień, życzę wyjazdów i wszystkiego najlepszego. Dziękuję uprzejmie raz jeszcze. Do zobaczenia.